Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Zapraszam na kolejną część naszego programu. Ze mną w studio gość Jakub Banaszak, partia Porozumienie. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Także doradca do spraw służby zdrowia województwa lubelskiego. Tak, pełnomocnik wojewody do spraw służby zdrowia i członek zarządu Porozumienia. I właśnie od służby zdrowia chciałabym, żebyśmy zaczęli. Wiele zmian, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, także zmiana na tym kluczowym dla służby zdrowia stanowisku. Minister Konstanty Radziwiłł dymisja i nowy minister profesor Łukasz Szumowski. Zna pan go jako eksperta? Tak, miałem okazję poznać pana ministra Szumowskiego, kiedy współpracowałem z nim w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to osoba o wielu kompetencjach, osoba doświadczona, która przez wiele lat pracowała w Instytucie Kardiologii, sprawdzi się również jako wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to osoba, która przed którą wiele wyzwań, wiele problemów do rozwiązania, ale wspomniała pani o panu ministrze Radziwile i myślę, że w tym momencie też warto podkreślić, jak dużo pan minister Radziwiłł zrobił dla polskiej służby zdrowia. Dlaczego podał się do dymisji? Podano go do dymisji, został odwołany. Tutaj trzeba zapytać pana premiera Morawieckiego, jakie były powody dymisji. Ja chciałbym tylko zaznaczyć jedno, że nigdy w historii nie było tylu pozytywnych zmian w ochronie zdrowia, bo to nie chodzi tylko o ustawę, która gwarantuje systematyczny wzrost nakładów do poziomu 6% PKB w 2025 roku, ale również o wprowadzenie narzędzi, które uszczelniają system ochrony zdrowia, przywrócenie medycyny szkolnej do szkół, a także wprowadzenie na przykład programu bezpłatnych leków i w ogóle zmian na listach refundacyjnych. A jest pan zadowolony z dialogu, jaki minister zdrowia prowadził z lekarzami rezydentami? Sytuacja z lekarzami rezydentami była trudna. Ja myślę, że lekarze rezydenci na samym początku, kiedy wstępowali w protest i zapowiedzieli swój protest głodowy, oczekiwali przede wszystkim podwyższenia i wynagrodzeń. Dopiero później w trakcie tego protestu zmienili swoje postulaty, w zasadzie aktualnie je również. Nie, to znaczy od początku była mowa o wzroście nakładów PKB na w momencie, kiedy po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia miało... Tam były nawet postulaty, tak. 9%, one potem uległy zmniejszeniu, ale w ciągu, była mowa 9% w ciągu 8 lat, 6,8% w ciągu 3 lat, ale to było dopiero później, ponieważ porozumienie rezydentów, które formalnie zawiązało się 24 października 2015 roku, czyli jeszcze przed wygraniem wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość, na początku postulatami rezydentów były zmiany w kształceniu studentów i zmiany w zakresie specjalizacji rezydentów oraz wzrost płac. Natomiast, no tak, ale w momencie, kiedy wybuchł protest, mowa była od razu o wzroście nakładów PKB. W momencie wybuchu protestu rezydentów, czyli protestu głodowego, jednym z postulatów środowisk rezydentów był krótszy wzrost nakładu do poziomu 6,8% PKB. I jest pan zadowolony z tego, jak wyglądał ten dialog? Przypomnijmy tylko ostatnie fiasko rozmów pana ministra Konstantego Radziwiła w ubiegły piątek właśnie z lekarzami rezydentami. Oni argumentowali, że słysząc od ministra zdrowia Konstantego Radziwiła, że ten ich główny postulat nie zostanie zrealizowany, od razu wyszli, zerwali te rozmowy. Czy może należałoby w inny sposób podejść do lekarzy rezydentów? Przede wszystkim ja nie byłem uczestnikiem tego spotkania, więc nie wiem, jak przebiegły te rozmowy. Natomiast z tego co wiem, żeby dogadać się, to trzeba dobrej woli z dwóch stron. Pan minister Radziwiłł przygotował projekt porozumienia na to spotkanie, który zakładał szereg różnych ustępstw również ze strony Ministerstwa Zdrowia. Proszę pamiętać, że minister zdrowia nie jest osobą, która powinna spełniać postulaty środowisk, ale prowadzić taką politykę, która jednocześnie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjentów i poprawi warunki płacy i pracy pracowników medycznych, ale wszystko w sposób odpowiedzialny i w oparciu o odpowiednie dane. Proszę też pamiętać, że ustawa na przykład o 6% PKB w 2025 roku nie była przygotowana w ciągu kilku dni, tylko to były konkretne obliczenia. Ta ustawa powstała przez rok w Ministerstwie Zdrowia. Jest to ustawa o największym obciążeniu dla budżetu państwa i jej przygotowanie zajęło trochę czasu. Te wyliczenia nie wzięły się znikąd. To nie były kwestie życzeniowe, tylko to były twarde dane, które rzeczywiście pozwolą nam spełnić te obietnice. I myślę, że właśnie to jest sposób, odpowiedzialny sposób na prowadzenie reform, takie, które rzeczywiście będą miały miejsce, a nie będą życzeniowe. Jaka powinna być teraz ta nowa polityka? No bo zmiana na stanowisku ministra musi oznaczać też być może zmianę nieco wektora prowadzenia polityki w danym resorcie. Tutaj minister zdrowia, nowy minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Wydaje się, że zabrakowało nieco, może to tylko moja ocena, ale zabrakło nieco takiego jasnego hasła. Lekarze, zależy nam na was, tak? Zostańcie w kraju, nie wyjeżdżajcie. Chcemy mieć dobrych lekarzy, chcemy mieć lekarzy w Polsce.
Myślę, że panu ministrowi Szumowskiemu musimy dać parę dni na zorientowanie się w sytuacji w samym Ministerstwie Zdrowia. Proszę pamiętać, że każdy resort różni się od siebie i pan minister musi na pewno dokonać pełnego przeglądu w departamentu, spotkać się ze swoimi współpracownikami, porozmawiać z nimi i wtedy przyjdzie też czas na rozmowy ze środowiskiem rezydentów. Zresztą rezydenci sami powiedzieli wczoraj w przekazie prasowym, że nie oczekują tego spotkania od razu, tylko również dają panu ministrowi kilka dni na to, żeby zorientował się w sytuacji. I myślę, że takie spotkanie jest nieuchronne i dojdzie do niego pewnie w przyszłym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o narrację, to proszę pamiętać, że pan minister wielokrotnie mówił, pan minister Radziwiłł wielokrotnie mówił do rezydentów, że są bardzo ważną częścią systemu. Przecież pan minister zaproponował podwyżkę 1200 zł dla rezydentów ze specjalizacji priorytetowej, właśnie po to, żeby wyrównać braki w ilości lekarzy. To pan minister Radziwiłł zwiększył ilość miejsc rezydenckich i miejsc na studiach, przywrócił staż podyplomowy. To trzeba docenić. Trzeba pamiętać, że taką narrację i taki dialog budowaliśmy od samego początku. To dlaczego został odwołany, skoro był tak dobry? Jest to decyzja pana premiera Morawieckiego i myślę, że trzeba jego o to zapytać. Ja nie znam kulisów tych rozmów, być może były jakieś inne powody. To była zła decyzja premiera Morawieckiego? Ja myślę, że to była decyzja pana premiera Morawieckiego i najbliższe tygodnie... Znaczy była dobra czy zła? Ja myślę, że obaj panowie są świetnymi ekspertami, świetnymi specjalistami. Każdy z nich posiadał odpowiednie kompetencje i wiedzę do tego, żeby być na tym stanowisku. Na pewno poczekajmy parę dni na przedstawienie też wizji pana ministra Szumowskiego, w jaki sposób chciałby, żeby polski system ochrony zdrowia był. Mhm. A jak wygląda sytuacja właśnie tam, gdzie pan pełni funkcję doradczą właśnie w zakresie służby zdrowia, czyli w województwie lubelskim? Jeżeli chodzi o województwo lubelskie, to między innymi decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia zostały przyznane dodatkowe środki na spłatę nadwykonań. Wszystkie szpitale w województwie lubelskim otrzymały praktycznie 100% nadwykonań w ramach ugody pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a tymi placówkami. To była kwota około 100 milionów złotych, czyli bardzo dużo, jeżeli chodzi o lubelskie szpitale. Takim największym problemem lubelskiej służby zdrowia jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Jest to placówka źle zarządzana i nadzorowana przez Urząd Marszałkowski zarządzany przez marszałka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie widać pola do kompromisu z pracownikami. Pracownicy wchodzą w spory zbiorowe z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, z dyrekcją Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. I myślę, że największa kryzysowa sytuacja jest tam. Złe zarządzanie, brak wizji, brak pomysłu doprowadził do tego, że największa placówka medyczna w województwie lubelskim jest na skraju bankructwa. Tak naprawdę zarząd województwa musi co chwilę dokładać do tego szpitala, co powoduje, że jest nierentowny i co chwilę się zadłuża. A jak to wygląda w poszczególnych samorządach? Pan jest kandydatem, jak rozumiem, całej Zjednoczonej Prawicy, tak? Ja zostałem zgłoszony przez pana premiera Gowina jako wspólny kandydat Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach samorządowych w Chełmie. Trwają w tym momencie rozmowy. Poczekajmy do, myślę, końca stycznia na ogłoszenie ostatecznej decyzji. Na pewno jest tak, że również moja kandydatura jest brana pod uwagę jako kandydata na prezydenta Chełma. Miast tak 70-tysięcznego, takich miast w Polsce jest wiele, które kiedyś były ostoją gospodarczą w swoich regionach, a teraz z powodu złego zarządzania w tych miastach jest źle. Ja tylko zaznaczę, że Chełm w ostatnim rankingu przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i PAN zajął 12 miejsce na liście upadających miast w Polsce. To jest dramat, bo jeszcze parę lat temu Chełm był ostoją gospodarczą w tym regionie. Ludzie z tego miasta nie wyjeżdżali, tylko gospodarka kwitła. Natomiast w tym momencie młodzi nie wracają, a wręcz wyjeżdżają do innych miast, a nowych osób nie przybywa. I z tym trzeba sobie poradzić. A szpitale? Jeżeli chodzi o chełmski szpital, kiedy dwa lata temu Zjednoczona Prawica doszła do władzy i wygrała wybory parlamentarne, sytuacja chełmskiego szpitala była gorsza. Chełmski szpital jest zarządzany przez Urząd Marszałkowski, natomiast dzięki staraniom między innymi pani poseł Beaty Mazurek, pani marszałek Beaty Mazurek, która jest liderem chełmskich struktur... Od dzisiaj tak, wicemarszałek Sejmu. Jest liderem chełmskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Chełmski szpital otrzymał prawie 20 milionów dotacji. Dzięki właśnie środkom z Ministerstwa Zdrowia udało się wyremontować SOR. Także to są kwestie, o których trzeba pamiętać. Jeszcze wiele pracy przed nami, bo niestety nie uda się tego zmienić w ciągu kilku dni. Ale bo z tego, co pan mówi, wynika, że tam, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, tam, gdzie jest Zjednoczona Prawica, jest dobrze, albo zaczęło być dobrze dwa lata temu, a tam, gdzie jest PSL, tak, czyli w województwie te placówki zarządzane przez PSL są źle zarządzane. Czy jest jakaś wizja poza tym, że kiedy przyjdzie PiS, to wszystko zmieni? Nie, panie redaktor, to nie do końca jest tak. Ja powiedziałem na samym początku, że
że Chełmski Szpital jest zarządzany również przez marszałka, czyli również organem nadzorującym jest marszałek, czyli marszałek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast nasi posłowie, posłowie Zjednoczonej Prawicy działają ponad podziałami dla swoich mieszkańców, dla również pacjentów i starają się, aby te placówki otrzymywały jak największe wsparcie, czy z Ministerstwa Zdrowia, czy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast to jest do zrobienia? Tak, natomiast do tego, żeby szpitale funkcjonowały dobrze, oczywiście są potrzebne pieniądze, ale są również potrzebni mądrzy gospodarze, mądrzy dyrektorzy szpitali, którzy będą przede wszystkim myśleli o tym, jaka wizja czeka przed konkretnym szpitalem, w jaką stronę dany szpital powinien pójść. Czy powinien być szpitalem o jednym profilu, czy o drugim. I tutaj przede wszystkim są to decyzje dyrektorów. Dyrektorów wybierają samorządy. Na przykładzie Chełma czy Lublina organem nadzorującym jest marszałek województwa. Mm-hmm. Jakie jeszcze sprawy są bolączkami mieszkańców Chełma? No przede wszystkim Chełm jest miastem, w którym brakuje miejsc pracy. Jest u nas stosunkowo wysoki odsetek bezrobocia w stosunku do innych miast w Polsce. Nie ma wizji, nie ma pomysłu na to, jakim miastem powinien być Chełm. Chełm ma świetne położenie geograficzne, jest miastem oddalonym 25 km od granicy z Ukrainą, 40 z Białorusią. Jest to miasto, które może otworzyć się na współpracę właśnie z tym regionem. Ja tylko przypomnę, że Ukraina stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Oczywiście jest to pewnie kwestia kilkunastu lat, ale trzeba już mieć pomysł i trzeba już konsekwentnie przygotować ofertę dla potencjalnych inwestorów. Czy tam też jest dużo Ukraińców? Tak, jeżeli chodzi o Chełm, w Chełmie jest dużo studentów z Ukrainy, ale jest również coraz więcej mieszkańców, którzy przyjeżdżają w Chełmie do Chełma czy do Polski do pracy. Ale tam z kolei nie ma problemu z brakiem rąk do pracy, ale właśnie z pracą samą w sobie nadal, tak? Tak, tak, z samą pracą. Natomiast jeżeli chodzi o Chełm, myślę, że takim najważniejszym punktem, który mógłby rozwinąć to miasto, to jest kwestia gospodarcza. Chełm potrzebuje silnego wsparcia od inwestorów. Tak pomysłu, jakim miastem powinien być, trzeba wykorzystać potencjał geograficzny, ale również potencjał kulturalny, który jest w tym mieście. Chełm jest miastem o bardzo dużej tradycji. Przypominam, że był miastem królewskim, był kiedyś stolicą Rusi Kijowskiej. O tym też trzeba pamiętać, to jest nasza historia. Natomiast do tej pory nie ma żadnej oferty również większej turystycznej dla mieszkańców Polski, mieszkańców zagranicy. Tylko przypomnę, że w Chełmie są unikatowe na skalę światową podziemia kredowe, o czym bardzo mało osób wie. Cały Chełm tak naprawdę stoi na kredzie. I myślę, że trzeba te kwestie podnieść w najbliższych wyborach samorządowych i przede wszystkim w czasie kampanii. Odkrywanie Polski lokalnej, podziemia kredowe brzmi nieźle. Tak, myślę, że w tą stronę powinniśmy pójść i zachęcić też mieszkańców Polski do tego, aby odwiedzali takie miasta jak Chełm i zamiast wyjeżdżać też za granicę, odwiedzili Polskę lokalną, poznali tamtejszą kulturę i mogli zobaczyć perełki wschodu. No i zostawali w Polsce, tak jak lekarze, tak. Rezydenci, którzy do czego nawołujemy, jestem przekonany, że rząd będzie czynił wszelkie starania, żeby tak się stało. Jakub Banaszak, Partia Porozumienie, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor. Dziękuję również państwu od siebie za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna rozmowa, kolejny gość Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Zapraszamy serdecznie.